Dzisiaj naszym celem jest Kościelec. Góra w Tatrach Wysokich, która ma 2155 metrów. I zobaczymy, jak nam pójdzie wyjście, ile nam zajmie. I na szczycie ocenimy sobie skalę trudności. Wyruszamy z Doliny Jaworzynki pod Halę Gąsienicową, a stamtąd niebieskim szlakiem dojdziemy do Czarnego Szlaku, Przełęczy Karp i już na sam szczyt Kościelca. A w oddali widać już Kościelec. Nasz dzisiejszy cel. Jesteśmy na Hali Gąsienicowej i lecimy szlakiem na Kasprowy, który później odbija na Kościelec. Przechodzi w szlak niebieski, a później w czarny. Na halę z Kuźnic dotarliśmy po godzinie 30 minutach. Hala Gąsienicowa w 1961 roku została wykupiona przez Skarb Państwa od 381 górali. Tyle było wtedy właścicieli całej Hali Gąsienicowej. Dochodzimy do drugiego drogowskazu, tym razem odbicie na Świńską Przełęcz i Kasprowe Wierch. My idziemy w kierunku Świńskiej Przełęczy czarnym szlakiem. Widać tutaj cały Kościelec, którego nazwa wzięła się od wyglądu, którym przypomina dach kościoła, ale mi się zawsze wydawało, że to chodziło o kości i zostaje przy tej wersji. Nachylenie na Kościelcu może wydawać się dość duże i dla niektórych przerażające, ale tak naprawdę wynosi ono 30 stopni, więc wcale nie jest tak źle. Z tej perspektywy widać to dość dokładnie. A za nami widać Beskid i Kasprowy Wierch. I dochodzimy do niebieskiego szlaku, który prowadzi już bezpośrednio na Przełęcz Karp, a stamtąd pozostanie 40 minut. Słońce troszkę nam psuje obraz. Ale Kościelec już widać w całej okazałości. No i udało się, jesteśmy na Przełęczy Karp. ...1853 metry. Tu piszą na tabliczkach, żeby uważać na kamienie. A po drugiej stronie widzimy na razie tylko kawałek czarnego stawu gąsienicowego, który ma powierzchnię 18 hektarów. Głębokość 50 metrów, czyli klasyka, jeśli chodzi o stawy tatrzańskie. A przed nami już samo podejście na szczyt.
Na szczycie byliśmy godzina 9:15, czyli zajęło nam całość 3,5 godziny. Tak wygląda szczyt Kościelca. Raczej nie jest duży. To mamy taksówkę zadzwonić. Też będziemy spadać. Chłopaki przyjadą. No niestety dzisiaj na szczycie niezbyt wiele widać. Nagramy sobie teraz krótkie podsumowanie. W tle widać Orląberć, chmury. No i ocenimy ten szczyt. Pod kątem atrakcyjności to ciężko ocenić w 100%, bo nie ma dobrej widoczności. Ale trasa jest super atrakcyjna, naprawdę bardzo ładna hala gąsienicowa po drodze, schronisko Murowaniec. Także naprawdę myślę, że 4 gwiazdki spokojnie można dać. Pod kątem techniki, no to tutaj trzeba już trochę rozburzyć rąk. Raczej się nie da wyjść bez rąk, zwłaszcza pod koniec, co widzieliście to na pewno na filmiku. Także 3 gwiazdki. Wytrzymałość, no to zajęło nam to 3 godziny i 3,5 godziny niecałe. Także nie jest tak źle. Myślę, że spokojnie tak 2,5 gwiazdki można dać. Troszkę dłuższa trasa niż na Giewont, ale nie tak bardzo dużo i nie tak bardzo męcząca, zwłaszcza wariant, który my wybraliśmy, czyli droga przez Dolinę Jaworzynki żółtym, niebieskim i dopiero czarnym szlakiem. No i została nam jeszcze ekspozycja. Ekspozycja nie jest wielka, ale na pewno jest troszkę większa niż na Giewoncie. Myślę, że 2 gwiazdki to jest maksimum, można dać za ekspozycję.